Hej, hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny vlog. Mamy dzisiaj środę, dzień pracujący. Tomek zaczął już szkołę, więc wiecie, już taki normalny rytm, że tak powiem. Ja mam i on również. Wczoraj od nas odjechała rodzina, natomiast miała również przyjechać moja mama, w sumie jak co roku, bo ona zawsze co roku do nas przyjeżdża na jakieś 3-4 tygodnie. Natomiast w tym roku to się nie uda, bo ma takie problemy zdrowotne, więc musi się w sposób podleczyć. No wiecie, dzisiaj się w ogóle nic szczególnego nie wydarzy. Ja dzisiaj muszę pracować do 4:30, czyli tak po 5:00 będę w domu, bo jeszcze muszę zajechać na stację, zatankować auto. W 4:30 dlatego, wiecie co, że u nas w pracy co szósty tydzień trzeba zrobić drugą zmianę, czyli taka druga zmiana właśnie trwa do 4:30. A na tej drugiej zmianie, oprócz tego, że się przygotowuje zamówienia, to trzeba jeszcze, wiecie co, jak to się mówi, aha, zbierać faktury od kierowców, sprawdzać te wszystkie faktury, rozliczać kierowców, jeżeli mają gotówkę, no i takie różne rzeczy, więc, a że nas jest sześć w biurze dziewczyn, więc każda wykonuje taki właśnie tą drugą zmianę, no wiecie, co szósty tydzień po prostu, więc jeszcze nie ma jakiejś takiej tragedii z tym. Natomiast, no wiecie, będę później godzinę w domu i przez to potem jakoś tak mi się ten czas strasznie szybko kończy po południu. Jakoś tak mam mało czasu na wszystko przez tą godzinę. No ale no, na szczęście jeszcze jest widno, jasno, więc jeszcze nie ma takiej tragedii. Natomiast wiecie co, dzisiaj Wam jeszcze później pokażę, jak już wrócę z pracy. Taki mini haul z Action, bo byłam akurat w piątek z teściową właśnie tam na zakupach. Ona tam kupiła parę rzeczy i ja też również kupiłam takich, wiecie, do domu parę rzeczy. W sumie nie wiem za tym, już nie pamiętam, ale chyba kupiłam właśnie suszarkę i coś tam do domu kupiłam fajnego, więc Wam pokażę. I może jakby przyszła dzisiaj to również moja paczka z Amazon, bo zamówiłam sobie nową książkę i taką torbę plażową. Taką zwykłą, najtańszą po prostu, żeby było. No ale nie wiem, czy to dzisiaj przyjdzie. No miało przyjść, no zobaczymy. No także, wiecie co, ja już będę na razie kończyła, bo już muszę się powoli zbierać, a Wam zaraz jeszcze pokażę, że tak powiem, mój strój dnia. Chociaż taki, wiecie, to zwykła bluzka, zwykłe jeansy, no ale Wam jeszcze to pokażę. Więc przychodzę teraz z tym strojem dnia. Na górze mam taką bluzkę z Aldigo wiskozową. To kupiłam, wiecie co, w tym tygodniu i to ma taką srebrną nitkę, taka dosyć cienka, przewiewna, to kosztowało 6 euro. I tu może pokażę z bliska, tu właśnie mam, to jest właśnie taka bluzka, tylko że kupiłam z rozmiar M-kę. I tutaj jeszcze mam taką kolor malinowy i to jest L-ka, natomiast ona jest na mnie za duża. Myślałam, że może będzie ok, natomiast jednak nie. I dzisiaj muszę to po pracy również jechać i zwrócić. No ale wiecie co, całkiem to się fajnie prezentuje, tylko no mówię, no to jest akurat za duże i jak byłam wtedy w sklepie, to była tylko ta niebieska już w rozmiarze M, także po prostu wszystko było wykupione. A na dole mam takie jeansy, to są, wiecie co, boyfriend z tego, z Reserve, kupiono im chyba 2 lata temu. Całkiem wygodne, bo tam one są takie niższe, tam tego paska nie muszę ubrać, ale są bardzo wygodne. I ubrałam do tego dzisiaj te moje takie trampki skórzane, to jest Big Star. One chyba już też mają, nie wiem, drugi albo trzeci rok, już trochę mi się niszczą, muszę coś podobno kupić. No i do tego, wiecie co, zaraz ubiorę jeszcze swoją taką kurtkę oversize z Reserve. Albo zaraz w ogóle ją ubiorę, dobra, właśnie zaraz ją pokażę. No dobra, ubrałam tą kurtkę, to jest taka, wiecie co, pokazałam ją wcześniej, to jest taki oversize, kurtka jeansowa, bawełniana, taka dosyć gruba, długa, ja ją bardzo lubię, bardzo często właśnie noszę wiosną, ale również latem, nawet jesienią, wiecie co, na jakąś bluzę czy coś, bardzo ją lubię, ona jest taka właśnie długa i to jest rozmiar S, bo ona jest taka po prostu większa i do tego ubiorę oczywiście, wiecie co, muszę się na chwilę odsunąć, tą moją torebkę, co wtedy za Lando zamówiłam. No trochę wypchana, za to mam te ciuchy właśnie do oddania, więc no taka dzisiaj trochę wyglądam jak, że tak powiem, jak, no już nie powiem kto, ale no taka wypchana jest ta torba, ale teraz te ciuchy po prostu przełożę do auta, no i potem, żebym tak do roboty nie musiała chodzić, wiecie co, z torebką taką, z ciuchami wypchanymi. No dobrze, ja już będę, wiecie co, wychodziła, bo no już jest chyba prawie 7:30, więc muszę zawieźć Tomka do szkoły, no i widzimy się już po południu. Dobrze moi drodzy, ja już po pracy, wiecie co, już zatankowałam, byłam w Aldi, oddałam tą bluzkę i zakupiłam sobie za to takie rurki, jeansy, no, bardzo tanie, bo po 6 euro, natomiast nie wiem, czy będzie to pasowało, więc wziąłam znowu paragon, tylko to jest rozmiar 44, wiecie co, to może do mnie przymierzę, Wam pokażę, bardzo ładny kolor, ale one były strasznie mało, miałam wrażenie ta 40, że po prostu mi się nie wcisnęła. I wiecie co? Było jeszcze, jutro się pojawia w gazetce w Aldi ta kolekcja Sylwii Mais.
To są stroje, piżamy. Ja wziąłam sobie, wiecie co, taki zestaw, taka koszulka i spodenki w takim ładnym beżowym kolorze. To było za 13 euro, rozmiar M wzięłam. Spróbuję, bo to jest M-ka, czyli 40-42. Tylko wiecie co, w skład to jest poliester, bawełna i elasta, więc muszę to, wiecie co, w domu po prostu pomierzyć, czy to mi nie będzie w tym za gorąco, ale ogólnie to ładnie wygląda. Ona to ma, wiecie, jako zestaw plażowy, ale ja sobie chyba tak nie wyobrażam w poliestrze iść na w gorące lato na plażę, więc no nie wiem, zobaczę, jak będzie mi nie pasował, jak nie będzie pasował, po prostu zwrócę, to nie ma problemu, tutaj zawsze można w Aldi wszystko zwrócić. I wiecie co, były jeszcze pędzle bambusowe, za te dwie sztuki kosztowały 2,69 i to jest do tego, do korektora i do cieni, więc takie wzięłam, nawet na próbę, nie wiem, nie miałam tego nigdy. I wiecie co, jeszcze wzięłam dla syna tą taką deszczówkę, to jest męska, to było chyba za, nie wiem, 10 euro, taka M-ka nas przez głowę wkłada, natomiast wiecie co, to będzie fajne, bo mi się wydaje, że to nawet będzie dobre dla niego, dla na piłkę jak będzie chodził po prostu, bo tam wiecie, czasem deszcz pada, a nie ma żadnej takiej wiatrówki, tylko fakt, że przez głowę, no ale to myślę, że on spróbuje, oczywiście jak nie będzie pasowało, to również to zwrócę. No dobra, moi drodzy, jadę do domu, bo jest straszny upał, strasznie się spociłam, bo wiecie, u nas w robocie jest strasznie chłodno, a tutaj znowu taki skwar, nie wiedziałam, że jest tak gorąco dzisiaj. Dobra, jadę do domu i potem wam pokażę, co kupiłam ostatnio w tym Action. Dobrze, moi drodzy, więc ja już jestem w domu, przyjechałam już z tego Aldiego, przebrałam się wygodne ubrania, w sumie to już zdążyłam się już nawet pobrudzić, więc się przebrałam dwa razy, a teraz chciałam wam pokazać te zakupy, najpierw wiecie co, ten Action, a później Amazon, bo jednak on zdążył, znaczy przyszedł po prostu wcześniej niż myślałam, więc tak, najpierw Action. W Action kupiłam suszarkę do włosów, taka nas firma to jest L. To kosztowało 10 euro bez centa. Wiecie co, ja ją wyjęłam już, a czyli, no tak, bo teściowa używała tej suszarki, i jest bardzo dobra. Taka mała, poręczna, tutaj właśnie można ją skiąć, włożyć tego właśnie do jakiegoś miejsca, nie jest jakaś duża. Wiecie co, ja mam taką suszarkę zwykłą, z takim, niezwykłą, z taką szczotką, no ale potrzebowałam coś takiego, wiecie, żeby tak na szybko wysuszyć, więc no 10 euro to według mnie jest niedużo. Tu kupiłam kolejny raz tą matę pod wykładzie za euro 58 albo euro 48, nie pamiętam, ale taka jeszcze jedna mata, też bardzo dobra, bo ten dywan się na tym dobrze trzyma, więc to jest godne polecenia. Wiecie co, było na promocji The Pink Stuff, ten taki spray, to było za euro 89, więc też go wzięłam, bo wcześniej był to chyba około 3 euro, więc teraz go wzięłam właśnie na tej promocji. No musi chwilę poczekać, bo tam mam inne rzeczy do czyszczenia, no ale na promocji, więc wzięłam. Był, wiecie co, taka nowość, bo tego nie widziałam wcześniej, takie ładne maty. To jest taki właśnie ala dywanik. Tu jest taki kolor ciemno, taki granatowy. I ja to było za 3,99, to jest również antypoślizgowe i ja to kupiłam ze względu na, w przedpokoju chciałam buty poukładać, bo ta mata jest taka bardziej świąteczna, chciałam wymienić. I to jest na 45 na 75 cm. Tam był jeszcze inny kolor, taki jasny, szary. Ale ja wolałam coś ciemnego i to jest takie welurowe, więc całkiem fajnie to się prezentuje i tego nie widziałam wcześniej. Dalej wzięłam jedną ściereczkę kuchenną na próbę, euro 59, taka, wiecie, taka panterkowa trochę. Ale co, no nie jest jakaś taka szczególnie gruba, te z Aldiego pas są trochę grubsze, no ale wzięłam jedną na próbę. Znowu wzięłam, wiecie co, bieliznę, tylko teraz wzięłam inny rodzaj, bo nie było tych beżowych. I to również było za 4 euro bez centa, dwie sztuki. I następnym razem spróbuję sobie również jakiś inny rodzaj, bo ta bielizna to jest całkiem fajna w tym Action. Nawet nie spodziewałam się, więc kolejne dwie pary. Tutaj kupiłam jeszcze biżuterię. To chyba 2,69, takie, wiecie co, takie czarne serduszko w takim złocie. Bardzo ładnie to wygląda. To było chyba wcześniej, mi się wydaje. Taka ala kłódka troszeczkę. I ogólnie było ostatnio dużo biżuterii, chyba była jakaś dostawa, bo było tego znowu mnóstwo, ale ta sama co była wcześniej, więc towar jednak dojeżdża z powrotem, więc takie coś, no ładnie to się prezentuje. Wzięłam na próbę pasek, 2,69, taki brązowy, a la wąż, z takim złotym tutaj
zakończeniem. No gdzie zawzięłam jeden, chciałam po prostu się przekonać, jaka ta jakość, bo na przykład te z Primarka paski są całkiem ok, one się nawet długo trzymają. No a ten nie wiem, zobaczymy, no jest całkiem ładny, zobaczymy jak to będzie się w ogóle właśnie ta utrzymywała, czy się po prostu nie zepsuje za szybko. I tutaj jeszcze wzięłam dla najmłodszych, gdzie są takie worki, to mogą być na przykład na buty do szkoły czy na sport. Bo to było tylko za 2,49. Dla chłopca wziąłam z Sonikiem. To jest Sonik? Tak, Sonik. Co z tyłu ma takie... Wiecie, to napis, znaczy napis, żeby włożyć tego... imię, nazwisko i tak dalej, wiecie. A dla dziewczynki wzięłam z Psiego Patrolu. Taka ładna różowa. Tam jeszcze były jakieś fioletowe, seledynowe. No nie było tego jakoś mega dużo już na półkach, ale no te dwa jeszcze właśnie wzięłam, bo to się przyda im do szkoły. Więc tak, to w Action będzie wszystko właśnie z tych zakupów. Jak mówiłam, ja tam nie kupiłam ostatnio dużo, ale no kilka rzeczy. Natomiast teraz ten Amazon. Więc tak, pierwsza rzecz, to kupiłam sobie suplement diety, to jest maślan z sodu. Czytałam właśnie, że jest bardzo dobry na jelita. I to było 12 euro, 60 kapsułek, czy 2 miesiące, bo to jedna dziennie i 500 mg. No poczytajcie sobie o tym właśnie, o tym maślanie. Może ktoś właśnie też się skusi. No ja chciałam spróbować, więc to kupiłam. Kolejna książka, Remigiusz Mróz, tym razem nieodnaleziona. Ona była na Amazonie za chyba 11 euro. No, ostatnia książka, Wybaczam Ci, była bardzo fajna, więc to polecam. Naprawdę czytałam to, no nie mogłam była tej książki po prostu, znaczy oderwać się od niej. Bardzo fajna książka, więc wzięłam następną. No to pewnie też jakiś thriller na pewno, więc książka następna. A, i wiecie co, wzięłam jeszcze taką ala torbę plażową, a czy to nie jest plażowa, to jest torba bawełniana, którą można używać również na plażę, czyli wiecie, na zakupy, do szkoły i tak dalej. Wiecie, no tego się nie odpakowywałam, nie wiem kto się prezentuje, ale wiecie co, no nie jest jakaś duża, myślałam, że będzie większa na tych wymiarach, jak podawali. No powiem wam, taka trochę malutka jak na plażę. Na wymiarach wydawała się, że będzie większa, jak tutaj mierzyłam sobie centymetrami. No tak czy siak, to jest takie sztuksy, to było za 10 euro, bawełna, tu ma takie te, widzę, co po prostu ja to kupiłam ze względu na to, że bo w październiku lecimy znowu na urlop samolotem i potrzebowałam coś lekkiego do samolotu, żeby właśnie tam, wiecie, zyskać na plażę tego, coś do opalania, wody i tak dalej, więc ja nie potrzebuję wielkiej torby. No na wyjazd jest ok, ale ogólnie, wiecie co, zgodnie z tymi wymiarami to powinno być trochę większe, więc... Myślałam, że to będzie jednak większe, trochę jestem może lekko zawiedziona, natomiast tak ogólnie fajnie to się prezentuje. No takie małe to trochę, wiecie, no jak mówię, no woda, kosmetyk i tak dalej i coś do jedzenia, tu się po prostu więcej nic nie zmieści. Tam były inne jeszcze kolory, to było za 10 euro, bo tam były jeszcze droższe. I to było 15, 18, ale nie wiem od czego to zależało, więc wiedziałam, że wezmę taką najtańszą. A ja wtedy miałam na wyjeździe taką różową z tego... Sinsay, natomiast tamta torba fajna, te rączki mi trzymały, nic się gdzie co nie wyrwało z tych rączek, natomiast ja chyba dziś zahaczyłam o jakieś drzewo i tam jak były takie te dziurki, po prostu porwałam to niechcący, więc tą torbę po prostu wyrzuciłam, no bo to po prostu by się rozszerzało, więc teraz wzięłam to. Wiecie, leki do samolotu jak najbardziej, tam były różne kolory, ciemne, czarne, ale no według mnie ta, nawet ta modelka miała takie wielkie na ramieniu, no nic. Ona mi wystarczy tak czy siak na wyjazd, na plażę, bo tam jeszcze pewnie Paweł weźmie plecak jakiś, więc to mi wystarczy, ale będę miała coś tutaj włożyć. Okej, moi drodzy, więc to będą wszystkie już takie w sumie moje nowe zakupy, które chciałam wam pokazać. Na pewno jeszcze w przyszłości będę chciała na Amazonie zamówić, co takie... taki bagaż podręczny nierejestrowany w formie takiej, jakby nie walizeczki, czy to jest plecak, tylko to się otwiera jak po prostu walizeczkę. Dlatego, że Pawła plecak jest za mały i tam po prostu się mieści za mało ubrań, a Tomka plecak jest porwany, więc takie dwie ala walizeczki będę chciała jeszcze zakupić. I to może tak w przyszłym tygodniu usiądę tam, wybiorę, bo wiecie, nie jest to coś drogiego, ale takiego po prostu, żeby to było na wyjazd po prostu, na takie wyjazdy, bo mówię, no te plecaki, co mają chłopaki, to się już nie nadają. No dobrze, to będzie wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się już następnym razem. Pa!